Cześć, witam z Kosmartesty. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji urządzenia typu Android Box, czyli takiego urządzenia podłączanego do telewizora, które nam oferuje wszystkie funkcje Smart TV, w jakie są wyposażone nowoczesne telewizory. Takie urządzenie możecie oczywiście podłączyć do każdego telewizora, nawet takiego starszego, i cieszyć się właśnie z dostępu do tego typu aplikacji. Może być to też ciekawe uzupełnienie na przykład dla tunerów DVB-T2, które nie posiadają funkcji multimedialnych, a chcielibyśmy na starszym telewizorze właśnie z takich funkcji sobie korzystać. Urządzenie, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest właśnie model H96 Max, który sobie dzisiaj sprawdzimy. Dość popularny model, jeżeli chodzi o Android Boxy. Wyposażony procesor RK3566, o którym Wam jeszcze za chwileczkę powiem. I jak może już zauważyliście, mamy na pokładzie aż 8 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej, czyli pod względem tej specyfikacji technicznej zapowiada się bardzo ciekawie. Ok, to na początek zapoznajmy się z zawartością tego zestawu. Żeby zbytnio nie przedłużać, to ja sobie tutaj już rozpakowałem ten zestaw. No i teraz zobaczcie, co znajduje się wewnątrz. Mamy instrukcję obsługi, taką bardzo prostą, podstawową, ze schematem podłączenia tego boxa do telewizora. Jest ona w języku angielskim. W zestawie mamy już przewód HDMI, więc nie będziecie musieli pamiętać o kupnie tego przewodu. Jest oczywiście też zasilacz do naszego boxa, 5V 2A, no i oczywiście sam box H96 Max. Zobaczmy, jak się on prezentuje, jak został wykonany. Jak widzicie, obudowa z tworzywa sztucznego. Tutaj mamy taką szczotkowaną wstawkę, która ma poprawić tutaj walory wizualne. Wygląda moim zdaniem całkiem przyzwoicie. Na froncie tutaj jakaś wstawka w kolorze niebieskim, prawdopodobnie będzie tutaj się świeciła nam na ten kolor. Boczne krawędzie, jak widzicie, mamy tutaj dużo otworów wentylacyjnych, zarówno z prawej, jak też z lewej strony. Od spodu nóżki, niestety nie są podgumowane, jest to twarde tworzywo. No i wszystkie pozostałe złącza znalazły się na tylnej krawędzi tego boxa. I teraz od lewej strony mamy przycisk reset, wejście zasilania, optyczne wyjście dźwięku SPDIF, wejście sieciowe LAN. Mamy też oczywiście wyjście HDMI oraz, jak zauważyliście, dwa złącza USB, z czego jedno jest USB typu 3.0, czyli to szybkie złącze do przesyłania materiałów w wysokich rozdzielczościach. Nie ma natomiast tutaj żadnego czytnika na karty microSD, co może być tutaj takim jedynym minusem, jeżeli chodzi o konstrukcję. Tak więc pod względem designu, wykonania całkiem niezły box. Teraz zobaczmy sobie pilota zdalnego sterowania do tego boxa. Tak się on prezentuje. Również wykonany z tworzywa sztucznego, zasilany z dwóch baterii 3xA. Takich baterii nie ma w zestawie, więc będziecie musieli sobie dokupić. Przyciski lekko klikają, więc tutaj o tym wspominam, bo wiem, że niektóre osoby wolą, jeżeli przyciski są nieklikające. Nie są podgumowane, jest to wszystko tworzywo sztuczne. Natomiast jeżeli chodzi o układ przycisków, regulacja dźwięku od góry, joystick sterujący, mamy wbudowany mikrofon, czyli możemy sterować głosowo i wyszukiwać głosowo na przykład informacje w przeglądarkach, w aplikacjach VOD. Oczywiście pilot jest pilotem Bluetooth, czyli możemy sterować się takim tunerem, nawet jeżeli on by był gdzieś tutaj schowany za telewizorem. I dodatkowo, przynajmniej z tego, co wynika ze specyfikacji technicznej tego tunera, ten pilot jest wyposażony w funkcję AirMouse, czyli w żyroskop, i będziemy mogli sobie tutaj sterować kursorem myszy za pomocą ruchów pilota. I to sobie oczywiście dzisiaj też sprawdzimy. Cały zestaw, jak widzicie, wygląda bardzo obiecująco. Natomiast zanim sobie go podłączymy do telewizora, to chciałem Wam jeszcze pokazać jego dokładną specyfikację techniczną oraz najważniejsze cechy. Ok, jestem teraz w stronie sklepu Banggood, z którego sprowadziłem sobie tego boxa do recenzji.
No jak widzicie, jest to box w wersji 8 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej. Cena 371 zł, natomiast nie zwracajcie na to zbytnio uwagi, ponieważ być może uda mi się dla Was zdobyć jakieś kody rabatowe i myślę, że ta cena będzie zdecydowanie niższa. Myślę, że w okolicach nawet 250 zł. Oczywiście możecie kupić tego boxa też w specyfikacji nieco słabszej, np. 4 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i tutaj już cena, jak widzicie, bez promocji jest 256 zł, więc można sobie też wybrać tą tańszą opcję. Na plus, że jest dostępny magazynek w Czechach, czyli bardzo szybka dostawa. No i oczywiście cena zawiera wszystkie już podatki, cła, VAT-y, więc to jest cena ostateczna. Jeżeli chodzi o parametry techniczne tego boxa, to co nas najbardziej będzie interesowało, to może procesor. Jest to RK3566, procesor wyposażony w rdzenie Cortex A55. Ponieważ jest to może dla Was mało znany procesor, to chciałem Wam pokazać, jak on się tutaj plasuje w porównaniu do procesora AM Logic. No i zobaczmy tu może na przykładzie AnTuTu. Jak widzicie, jest on tutaj znacznie wydajniejszy niż AM Logic S905. Natomiast jeżeli sobie porównamy do procesora AM Logic S905 X2, to jak widzicie, te wyniki stają się już bardzo zbliżone. I może jeszcze jedno porównanie do procesora AM Logic S905 X3. No i tutaj jak widać już RK3566 znacznie ustępuje procesorowi AM Logic, czyli możemy przyjąć, że on pracuje się tak bliżej właśnie wydajności procesora AM Logic S905 X2. Tyle o procesorze. Teraz kolejne informacje. Jak widzicie, pracuje ten box pod kontrolą Androida w wersji 11 i tutaj sobie za chwileczkę sprawdzimy, czy jest to zwykły Android, czy też Android TV i na ten temat będę chciał Wam powiedzieć kilka słów właśnie nieco później. Jeżeli chodzi o formaty, to jak widzicie, obsługa kodeka H265 i obsługa rozdzielczości 4K w 60 fps, podobnie przy kodeku VP9. Jeżeli chodzi o formaty obsługiwane, tego Wam tutaj nie będę jakoś specjalnie pokazywał. Będziecie mieć link do tej strony, więc będziecie mogli sobie to dokładnie sami sprawdzić. Na plus na pewno, jak widzicie, tutaj gigabitowe wejście RJ45 do podłączenia internetu. Mamy oczywiście Wi-Fi, które pracuje w dwóch pasmach 2, 4 i 5 GHz. I na pokładzie jest też Bluetooth w standardzie 4.0. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj pozostałe informacje techniczne, to myślę, że tutaj będzie tyle. Jeszcze może zobaczmy sobie tylko na szybko te slajdy. Macie tutaj też wyszczególnione właśnie te wersje, jakie są dostępne tego boxa, pamięci RAM oraz budowane pamięci wewnętrzne. Obsługa też oczywiście 8K z HDR-em, więc to też może być dla niektórych osób argument. Możemy też wykorzystywać tego boxa jako konsolę do gier, ale o tym chciałem przygotować dla Was odrębny odcinek z wykorzystaniem też specjalnego pada gamingowego, więc to już w następnej recenzji. Android 11 na pokładzie, obsługa 8K, to Wam już pokazywałem. Mamy też oczywiście tą komunikację Miracast, AirPlay, jeżeli byście potrzebowali właśnie korzystać z takiego bezprzewodowego przesyłania ekranu telefonu na telewizor. Ten tryb gamingowy to oczywiście w kolejnej recenzji. No i tutaj myślę, że chyba takie najważniejsze informacje sobie już sprawdziliśmy. Pilot, jak widzicie, Bluetooth z wyszukiwaniem głosowym oraz zbudowanym żyroskopem. I myślę, że chyba tyle odnośnie informacji ze strony tutaj sklepu. Teraz sobie już przejdźmy do dalszej części naszej recenzji. Android Box został już podłączony do telewizora. Przy okazji chciałem Wam pokazać, jak wygląda tutaj podświetlenie, ponieważ jak się okazuje, tutaj po bokach mamy diody LED w kolorze niebieskim, które tutaj oświetlają nam też dodatkowo powierzchnię. Na froncie, jak się okazuje, ten niebieski pasek oczywiście jest tylko namalowany, natomiast pod tym paskiem mamy wyświetlacz, na którym widzimy godzinę na przykład. Natomiast jest on bardzo mały, bardzo nieczytelny, więc raczej do niczego Wam się nie przyda. Tak wygląda główny ekran tego boxa, czyli jak widzimy, nie mamy do czynienia z Androidem TV, tylko ze zwykłym Androidem z nakładką producenta. I tutaj oczywiście zdania są podzielone, ponieważ jedni wolą Android TV, który możemy bardzo łatwo obsługiwać pilotem zdalnego sterowania. Mamy wówczas sklep pod Androida, czyli możemy pobrać sobie tylko takie aplikacje, które są
przystosowane do obsługi takim zwykłym pilotem zdalnego sterowania. Natomiast druga grupa osób z kolei preferuje właśnie tego typu rozwiązania, czyli Androida takiego, jakiego znamy z telefonów, z tabletów, z taką na przykład nakładką producenta, ponieważ oferuje nam on dostęp do pełnego sklepu, ze wszystkimi aplikacjami, jakie są oferowane. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. To jest właśnie taki klasyczny sklep Google Play, w którym są wszystkie aplikacje, tak jak na przykład na tablecie czy też telefonie. No i to dla niektórych jest oczywiście atutem. Minusem tego rozwiązania jest oczywiście fakt, że większość tych aplikacji nie jest przystosowana do obsługi takim typowym pilotem zdalnego sterowania, więc żeby z nich korzystać, to będziecie potrzebowali albo podłączyć sobie jakąś klawiaturę, zewnętrzną myszkę do wprowadzania danych. Ewentualnie właśnie w tym tunerze mamy pilota z funkcją AirMouse, czyli pilota żyroskopowego, który pozwala na w miarę komfortową obsługę takich aplikacji. Jak to wygląda w praktyce? Mianowicie taki pilot, oczywiście mamy tutaj możliwość sterowania klasycznie za pomocą tego joysticka, natomiast jak widzicie, tylko przesuwanie góra-dół, już wybór aplikacji jest utrudniony, ponieważ możemy je przesuwać, natomiast wybór już nie jest możliwy. No i przy zwykłym pilocie zdalnego sterowania musielibyśmy korzystać właśnie z takich strzałek na pilocie, żeby się po tych aplikacjach poruszać, żeby poruszać kursorem, natomiast to jest pilot AirMouse, czyli co to oznacza? Mamy tutaj budowany żyroskop i teraz tak, uruchomimy sobie tego pilota i zobaczcie, mamy kursor myszy i teraz poruszając pilotem w prawo, w lewo, góra, dół, możemy sterować tym kursorem myszy i w ten sposób sobie właśnie wybierać poszczególne aplikacje, zarządzać się takimi aplikacjami. Oczywiście przycisk OK zatwierdza nam każdą pozycję. Oczywiście wymaga to nieco wprawy, tak jak i też obsługa myszą. Natomiast no jak widzicie, jest to bardzo łatwe. Jeżeli dojdziecie do wprawy, no to możecie bardzo łatwo sobie takim pilotem obsługiwać tego typu urządzenie. Oczywiście też możecie zastosować jakieś inne piloty zdalnego sterowania, na przykład tego typu, takie rozwiązanie też Wam już pokazywałem kilka razy na moim kanale. Tak więc zaletą tego boxa jest ten pilot właśnie z funkcją AirMouse, który pozwala nam na obsługę aplikacji, które nie są domyślnie przystosowane do obsługi takim zwykłym pilotem zdalnego sterowania. Jeżeli chodzi o parametry tego boxa, to tylko chciałem Wam pokazać jedną rzecz, a mianowicie tutaj sprawdzimy sobie informacje o urządzeniu i macie, jak widzicie, nazwę urządzenia. Mamy tutaj wersję Androida 11. No i też w tym miejscu zobaczcie, stan aktualizacji zabezpieczeń jest 5 kwietnia 2021, czyli już niezbyt nowe. Natomiast aktualizacja systemu, jeżeli sobie sprawdzimy, no to pokazuje nam, że jest to najnowsza wersja oprogramowania i żadnych innych nowszych wersji na chwilę obecną nie ma. Wiemy już, że nie jest to Android Vivi, tylko zwykły Android z dostępem do zwykłego sklepu Google Play. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać, co mamy tutaj domyślnie tak naprawdę zainstalowane w tym tunerze, w tym boxie. Ja sobie doinstalowałem kilka aplikacji VOD, natomiast domyślnie mamy tutaj aplikację Kodi. Jest to co prawda wersja taka producenta zainstalowana. Ja polecam ją odinstalować, zainstalować sobie tutaj pełną wersję Kodi. Natomiast to, co chciałem Wam zwrócić uwagę, to jak widzieliście, bardzo krótki czas uruchomienia się takiej aplikacji, czyli szybkie działanie tego boxa, ponieważ jak pamiętacie, mamy tutaj aż 8 GB pamięci RAM, no i całkiem wydajny procesor, więc tutaj do obsługi tego typu aplikacji jak najbardziej się nadaje. No i myślę, że jeżeli znacie możliwości aplikacji Kodi, no to tego typu boxa kupujemy właśnie głównie pod właśnie takie aplikacje lub głównie właśnie pod aplikację Kodi, ponieważ obsługa wszystkich serwisów z tej aplikacji jest naprawdę bardzo wygodna. Mamy też Media Center, doinstalowaliśmy teraz sobie świetleczką tego Messengera, jak widzicie udało nam się to zainstalować. Domyślnie jest zainstalowana aplikacja Netflixa, no i zobaczmy, jak widzicie, ona nam się tutaj uruchamia. Tutaj co prawda wymaga jakiejś aktualizacji, natomiast mamy możliwość zalogowania się. Jeżeli byśmy teraz mieli konto na Netflixie, to byśmy się mogli tutaj do tego Netflixa
zalogować i odtwarzać sobie materiały wideo z tego serwisu. Domyślnie jest też zainstalowana aplikacja Prime Video i ona też się nam tutaj uruchamia. Nie widzę, żeby tu jakieś były problemy z uruchomieniem, więc prawdopodobnie mając tutaj konto też będzie Wam ta aplikacja działała. Ja sobie doinstalowałem na przykład aplikację Polsat Go, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało w tym urządzeniu. No i jak widzicie, aplikacja nam się bez problemu ładuje. Będziemy mogli sobie ją obsługiwać. Natomiast zobaczcie, nie możemy sobie tutaj wybierać poszczególnych seriali za pomocą tego joysticka. Znowu musimy skorzystać z funkcji Air Mouse. No i wówczas już nie będzie problemu, jeżeli chodzi o obsługę. Jeżeli tutaj byłby Android TV, to wszystko to obsługiwalibyśmy właśnie za pomocą tego głównego joysticka. I to jest taka właśnie podstawowa różnica pomiędzy Android TV, a też zwykłym Androidem. Kolejna aplikacja, którą chciałem Wam pokazać, to jest na przykład WP Pilot. Ponieważ dużo osób też z tej aplikacji korzysta i często pytacie właśnie o działanie tej aplikacji. I ta aplikacja już działa tak jak pod Android TV, czyli jak widzicie, to jest ta różnica. Tutaj ona jest przystosowana do właśnie obsługi pilotem, czyli bardzo łatwo możemy sobie za pomocą tego głównego tej joysticka sterować, wybierać tutaj poszczególne pozycje. No i myślę, że działa to ok. Aplikacja Viaplay, również możemy sobie ją tutaj instalować. No i po zalogowaniu również prawdopodobnie byśmy mogli sobie bez problemu z niej korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aplikacje, zobaczcie, TVP, VOD zainstalowałem takie klasyczne i jak się okazuje jest jakiś problem z obsługą tej aplikacji, ona nam się tutaj nie chce uruchomić. No i podobny problem niestety jest z aplikacją HBO Go, to jest taka klasyczna aplikacja. I jak możecie teraz zobaczyć, urządzenie nie spełnia wymogów, żeby ta aplikacja mogła na nim działać, bo nawet po minięciu tego komunikatu wyrzuca nas do ekranu głównego. Tak więc tutaj niestety są problemy z tego typu aplikacjami. Więc nie wszystkie aplikacje VOD będą Wam działały na tym tunerze i o tym musicie niestety pamiętać. Jeżeli chodzi o przeglądarki internetowe, no to zobaczcie. Domyślnie mamy tutaj aplikację Google Chrome, no i tutaj też jeżeli chodzi o obsługę tej przeglądarki, no to będziemy niestety potrzebowali też tego pilota Air Mouse i sterowanie myszą od tutaj tego pilota. Jeżeli sobie już oczywiście uruchomimy tą funkcję Air Mouse, to już obsługa przeglądarki, jak widzicie, no jest już prosta. Nie ma problemu, wszystko jest dobrze wyświetlane, skalowane i możemy sobie z tego internetu tutaj korzystać. Więc no niestety bez funkcji Air Mouse byłoby to niemożliwe. Domyślnie jest też zainstalowana w tym boxie aplikacja Firefoxa. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy tutaj komunikat, że Firefox przestał wspierać urządzenia typu Amazon Fire TV, czyli H96 Max jest rozpoznawane przez przeglądarki jako Amazon Fire TV, czyli udaje ten tuner Amazon Fire TV, co nie do końca mi się osobiście podoba i mogą tutaj z czasem być jakieś z tego tytułu problemy, jeżeli chodzi o dostęp do różnego rodzaju aplikacji, co zresztą widzieliśmy na przykład przy aplikacji HBO czy też TVP VOD. Więc być może, że stąd się właśnie biorą te problemy. Jeżeli chodzi o działanie samej tej przeglądarki, to ona tutaj już działa w porządku, pomimo tego komunikatu, ponieważ testowałem sobie to przed chwileczką. I zobaczcie, strona na przykład właśnie wp.pl, niech będzie. Uruchomimy sobie ją i jak widać wszystko się nam poprawnie uruchamia. Atutem tej aplikacji jest fakt, że mamy tutaj taki kursor, którym sterujemy za pomocą tego joysticka i możemy sobie bardzo łatwo uruchamiać poszczególne strony bez korzystania z funkcji Air Mouse. Ok, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o H96 Max, to zobaczmy sobie DRM Info, bo to jest ważna też informacja. Jeżeli chodzi o certyfikację WideWin CDM, to w tym miejscu poziom zabezpieczeń, jak widzicie, jest L3. Co to oznacza? Że niestety Netflix będzie działał Wam tylko w rozdzielczościach HD. Nie będą działały wyższe rozdzielczości, podobnie też w innych aplikacjach. Więc nawet jeżeli Wam się uda zainstalować jakąś aplikację HBO czy tego typu rzeczy,
to będzie ona działała w tych niższych rozdzielczościach i to też musicie wziąć pod uwagę, decydując się na przykład na zakup tego typu urządzenia. To teraz może jeszcze Wam pokażę działanie aplikacji YouTube, czyli sobie uruchamiamy aplikację YouTube. Jak widzicie, aplikacja się nam uruchamia szybko. Wygląda tutaj tak dokładnie jak w Android TV. Sterowanie łatwe za pomocą pilota, więc tutaj naprawdę dobrze to zostało wszystko dopracowane. Dodatkowo, jak pamiętacie, mamy tutaj w pilocie funkcję wyszukiwania głosowego, czyli jeżeli chcemy sobie coś wyszukać, spróbujmy. 4K demo. Tak jak widzicie, bez problemu możemy głosowo sobie wyszukiwać w aplikacji YouTube. No i możemy sobie oczywiście odtwarzać tutaj materiały bezpośrednio z tego serwisu. Możemy tutaj łatwo sterować, zarządzać takim filmem. Jak widzicie, poruszanie się po tej osi czasu za pomocą pilota jest bardzo łatwe. Bardzo szybko to wszystko działa. Jak widzicie, uruchomienie jest praktycznie błyskawiczne. Jeżeli chodzi o obsługiwane rozdzielczości, to możemy sobie wybrać oczywiście też 4K 2160p. No przy moim internecie pewno ta rozdzielczość nie będzie za bardzo chciała się tutaj nam otworzyć, ale jak widać nawet się nam udało. No i teraz mamy tutaj materiał w 4K. Pełna płynność, bardzo dobre kolory, więc myślę, że jeżeli akurat szukacie urządzenia typowo pod aplikację YouTube, no to tutaj H96 Max będzie Wam się na pewno bardzo dobrze spisywał, ponieważ tutaj działanie, szybkość tego działania, wydajność myślę, że jest na niezłym poziomie i akurat do aplikacji typu YouTube jest to świetne rozwiązanie. No i niestety na koniec, jak się okazuje, H96 Max ma jeszcze jedną poważną wadę, mianowicie oczywiście te wszystkie aplikacje ze sklepu możemy sobie bez problemu instalować. Natomiast problem jest w wyszukiwaniu aplikacji. Zobaczcie, jeżeli sobie próbujemy wyszukać jakąkolwiek aplikację, co się dzieje? Występuje błąd i niestety nie możemy tutaj nic wyszukać. Kolejne próby, restarty, wyczyszczenie tutaj jakiejś tej historii, cache'u, przeglądarce nic nie daje. Za każdym razem przy wyszukiwaniu aplikacji jest błąd. Tak więc musimy po prostu to wszystko sobie tutaj ręcznie wyszukiwać aplikacje, które chcemy zainstalować. No i to niestety nie jest zbyt wygodne rozwiązanie. Więc mamy dostęp do wszystkich aplikacji ze sklepu Google Play, to jednak nie możemy ich w łatwy sposób wyszukiwać. Jedynym rozwiązaniem tutaj jest według mnie korzystanie z aplikacji na innych urządzeniach i wówczas w moje gry, moje aplikacje w bibliotece pojawią nam się te aplikacje, które mamy już na jakichś innych naszych urządzeniach zainstalowane, czy też kiedykolwiek instalowaliśmy i wówczas z tej opcji możemy sobie je wybrać, ale myślę, że nie o to chodzi kupując tego typu urządzenie. Tak więc z mojej strony na dzisiaj to jest tyle. Ja oczywiście nie mogę Wam tego modelu polecić, ponieważ no jak się okazuje, mam tutaj dość dużo niedociągnięć, jak na chwilę obecną. Co prawda specyfikacja tego tunera jest moim zdaniem bardzo dobra, ponieważ jest wydajny procesor, bardzo dużo pamięci RAM, wystarczająca ilość pamięci wewnętrznej, ponieważ oczywiście możemy ją rozbudowywać poprzez podłączone dyski zewnętrzne i tak dalej. Natomiast jak widzieliście, niestety certyfikacja WideWin jest tylko poziom L3, czyli jeżeli chodzi o aplikacje VOD typu Netflix, HBO i tak dalej, to tylko w tych niższych rozdzielczościach będzie Wam to działało. Problem z rozpoznawaniem urządzenia, jak widać, też jest ono identyfikowane jako zupełnie inne urządzenie przez przeglądarki, prawdopodobnie też właśnie przez sklep Google Play. Brak możliwości wyszukiwania w sklepie aplikacji. Tak więc to są bardzo według mnie poważne wady. Tak więc szkoda, ponieważ jeszcze raz powtarzam, urządzenie ma naprawdę niezły potencjał, dobry procesor, dużo pamięci RAM, świetny pilot z funkcją AirMouth. No i to rzeczywiście bardzo szybkie uruchamianie się aplikacji, działanie tego urządzenia. Tak więc myślę, że naprawdę mógł to być bardzo ciekawy box, gdyby oczywiście pojawiły się jakieś aktualizacje, poprawki jego oprogramowania. Jeżeli szukacie tylko boxa do aplikacji YouTube, czy też do aplikacji Kodi i zależy Wam właśnie na szybkim, wydajnym działaniu, no to tutaj H96 Max możecie sobie jak najbardziej kupić i myślę, że bylibyście zadowoleni. Natomiast
Te wady, o których wspominałem, no jak dla mnie, niestety na chwilę obecną go dyskwalifikują. Z mojej strony na dzisiaj to było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!